Dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro to bardzo ważny moment dla lekkoatletyki, zarówno polskiej, jak i europejskiej, ale również światowej. Wszystkie oczy od 12 do 18 sierpnia będą zwrócone na Curych, a tam między innymi 61-osobowa reprezentacja Polski i liczna, bo jedna z najliczniejszych w ostatnich latach w ogóle w historii występów w Mistrzostwach Europy, ale także bardzo silna. Silna przede wszystkim y, konkurencjami rzutowymi, czyli rzut młotem. Tutaj liczymy na Anitę Włodarczyk i Pawła Fajtka. Anita Włodarczyk ma nawet szansę na pobicie rekordu świata i również na e, rzut 80-metrowy jako pierwsza kobieta w historii. A Paweł Fajdek, no cóż, człowiek charyzmatyczny, człowiek, który w zeszłym roku zaledwie jednym rzutem zdobył Mistrzostwo Świata, a w tym sezonie na pewno jest jednym z głównych faworytów e, również tych Mistrzostw Europy. Nie będzie wielkich sprinterów, nie będzie jamajczyków, nie będzie Amerykanów, ale będą e, przez to większe szanse również polskich sprinterów, polskich biegaczy na 800 metrów, na 400. Tutaj też liczymy na medale. I jeśli przyjrzeć się liście lekko atletów wysyłanych przez Polskę do Curychu można śmiało stwierdzić, że tam jest kilkanaście co najmniej, a nawet 24 szanse medalowe, no ale prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki mówi, że fajnie by było, gdybyśmy wrócili z Curychu z 10 medalami. Przypomnijmy, że 4 lata temu w Barcelonie biało wywalczyli 9 krążków. Liczymy oczywiście na te złote. Jak najwięcej o lekkoatletyce, jak najwięcej o Mistrzostwach Europy będą Państwo mogli usłyszeć na antenach Polskiego Radia i wyczytać, zobaczyć na serwisie Polskie Radio już teraz gorąco zapraszam Rafał Bała do usłyszenia.